Rozmowy Gazeta.pl, Iwona Kutyna, kłaniam się nisko, a razem ze mną Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości Lewica. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Mamy trochę mniej czasu, bo dużo zajęć domyślam się dzisiaj w kalendarzu u pana ministra, ale zaczęłabym może od trochę nieoczywistej sprawy. Jednak, bo Andrzej Duda wczoraj wylatując ze Stanów Zjednoczonych na lotnisku powiedział, że bardzo chciałby spotkać się z Donaldem Trumpem, co odbiło się już sporym echem nie tylko w Polsce, ale czytam, że w Stanach Zjednoczonych również. Czy uważa pan, że to dobry pomysł? Znaczy, trzeba pamiętać o jednym. Ktokolwiek będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, Polska musi utrzymywać z taką osobą relacje. Z każdym prezydentem. To jest racja stanu, to jest kwestia naszego bezpieczeństwa i naszej pozycji w świecie. Ja nie wiem, czy takie angażowanie się bezpośrednie przed, już w kampanii wyborczej, bo przecież w Stanach Zjednoczonych ta kampania już właściwie trwa, tak, jest właściwe. Natomiast nie krytykowałbym aż tak bardzo pana prezydenta za to, że próbuje utrzymywać relacje z dwojgiem potencjalnych. Ktoś z nich na pewno będzie prezydentem. Zatem nie powinniśmy też jakoś specjalnie się angażować po jednej czy po drugiej stronie. Tutaj trzeba bardzo mocno wyważyć. Nie wiem, czy to jest słuszne. Na pewno nie zaszkodzi. Premier Tusk wczoraj powiedział, że wolałby, żeby żaden polski polityk nie włączał się aktywnie w kampanię wyborczą A no właśnie, to jest to, co mówię. Myślę, że trzeba być super ostrożnym, szczególnie na te kilka miesięcy przed wyborami, bo wybory są w listopadzie w Stanach Zjednoczonych. W czasie pełnienia kadencji tak, natomiast nie warto sobie palić mostów, jeśli za bardzo zaangażujemy się po jednej stronie, a wynik będzie nie taki, jak ktoś oczekuje. Ale też zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie i wiemy, jakie Donald Trump ma do tego podejście i blokuje pieniądze. Tak no naprawdę. Republikanie, prawda, te pieniądze blokują, więc wydaje się, że trzeba zachować super ostrożność i zalecałbym, jeśli mogę zalecać cokolwiek panu prezydentowi, radziłbym, żeby to nie było zbyt ostentacyjne. Pegasus. Znów dużo na temat tego, co wokół Pegasusa, bo dowiedzieliśmy się, że prawie 600 osób było inwigilowanych, 31 zostało wezwanych do prokuratury jako świadkowie oczywiście na przesłuchanie. No i wczoraj minister Bodnar zapowiedział, że w Sejmie będzie chciał przedstawić taki, jak domyślam się, bardziej szczegółowy raport na ten temat. Czy tam będą tylko dane statystyczne, czy coś więcej? Czegoś więcej się dowiemy? No dowiemy się na pewno. Po pierwsze, te dane są w moim przekonaniu bulwersujące. Te dane, te statystyki są porażające. Niektórzy nie chcą używać tego słowa, natomiast w moim przekonaniu to jest porażające, że sto kilkadziesiąt osób rocznie przez te ostatnie kilka lat było inwigilowane tym jednym z najbardziej drastycznych oprogramowań i narzędzi szpiegowania, jakim był Pegasus. Zresztą bardzo kontrowersyjne na całym świecie narzędzie. Dla mnie to jest liczba porażająca, dla mnie to jest liczba, która mówi o tym, że państwo Prawa i Sprawiedliwości nie znało hamulców. Państwo Prawo i Sprawiedliwości, rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość, tak naprawdę było podporządkowane jednemu celowi. Celowi partyjnemu, celowi politycznemu i wszystkie instytucje, wszystkie służby, pieniądze publiczne były tak naprawdę zaprojektowane tylko po to i przeznaczane po to, żeby utrzymać Prawo i Sprawiedliwość u władzy. I panie redaktor, oczywiście to jest gigantyczna liczba, te prawie 600 osób, niektóre czy część z nich to są pewnie osoby, które mają, czy były podejrzewane, czy to o szpiegostwo, czy o terroryzm. Oczywiście każde państwo musi się bronić. Państwo po to ma służby specjalne, żeby zapewniać bezpieczeństwo swoim obywatelom. Tylko zastanawiam się, jaki odsetek z tej liczby to potencjalni przestępcy. To po pierwsze, a po drugie, to byłoby bardzo ciekawe zobaczyć, kto dostał zarzuty dotyczące terroryzmu, czy czyli szpiegostwa. W jaki sposób ten przyczynił program się przyczynił się właśnie do skutecznego zwalczania tego typu kwestii. Ważne jest jedno i to jest zupełnie inne podejście państwa do osób, które są pokrzywdzone, bo przecież to są osoby pokrzywdzone. Część z tych osób to są osoby pokrzywdzone. Te osoby dostały już swoje zawiadomienia. Te osoby będą i są jedynymi dysponentami informacji o tym, czy chcą mówić światu zewnętrznemu o tym, że byli w kręgu zainteresowań, czy też nie. Pan minister Bodnar, pan właśnie prokurator generalny Bodnar w tym przypadku opracował raport, bo opinia publiczna musi wiedzieć, jaka była skala przekraczania uprawnień funkcjonariuszy publicznych, jaka była skala też wprowadzania sędziów w błąd. Panie redaktor, bo słyszymy dzisiaj narrację ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Przecież sądy, mówiąc kolokwialnie, zgadzały klepnęły, się. Tak. Zgadzały się na wszystkie wnioski. No ale
Musimy pamiętać o jednym. Taki sędzia, który dostaje taki wniosek, on dostaje wniosek bardzo okrojony. Czasami nie ma nawet imienia i nazwiska osoby, co do której trzeba zastosować techniki operacyjne. Czasami jest to tylko jakiś numer, ciąg cyfr, które oznaczają konkretny e-mail czy adres poczty elektronicznej. Prokuratura daje tyle, ile chce. Więc sędzia musi mieć zaufanie do prokuratora, musi mieć zaufanie do służb, że to, co dostaje na biurko, jest prawdą, że nikt nie chce sędziego wykorzystać. Czyli dla sędziów to taka formalność tylko była tak naprawdę. Że... No, czasami jest tak, że sędziowie, to nawet mówią sami sędziowie, nie mają świadomości, że mogą zatwierdzać tę kontrolę operacyjną na samych siebie. Więc dokładnie. to jest na tym polega podłość tego zachowania Prawa i Sprawiedliwości, że jest duże prawdopodobieństwo, że wiele tych przypadków to były przypadki wprowadzenia sędziów w błąd. Jeśli sędzia ma 80, 100, czasami 50 wniosków dziennie do zatwierdzenia, to przecież nie możemy oczekiwać, że sędzia będzie nagle wszystkie te sprawy badał detalicznie. Musi mieć zaufanie, że służby przyszły z prawdą. Czy wszystkie te osoby, te prawie 600 osób będą przez prokuraturę przesłuchiwane? No, z tego, co mi wiadomo, to pewnie nie wszyscy, dlatego że być może rzeczywiście niektórzy słusznie byli. No tak. W kręgu podejrzeń i te techniki operacyjne w normalnym państwie, które dba o bezpieczeństwo, mogą być stosowane. Natomiast ci wszyscy, i uważam, że ci wszyscy, i myślę, że to do tego prowadzi, ci wszyscy, którzy bezpodstawnie, nadmiernie, bez jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego i faktycznego byli w kręgu podejrzeń i byli inwigilowani, jak pan senator Brejza, jak pani prokurator Wrzosek, przecież jest pan poseł Napieralski, znalazł się nagle w kręgu podejrzeń, pani posłanka Łośko, która była asystentką pana senatora Brejzy kilka lat temu, no ci wszyscy ludzie przecież nie mają nic za uszami, zatem mają pełne prawo ubiegania się, niestety dla Skarbu Państwa pewnie nie będzie to przyjemne, ale gdzieś na końcu tej drogi, i mówię to jako adwokat, który pewnie wykorzystałby też taką okazję, do odszkodowania zadośćuczynienia ze strony Skarbu Państwa za bycie właśnie ofiarą tego typu działań. A czy na tej liście są politycy różnych opcji? Bo oczywiście od początku, jak wyszła ta sprawa z Pegasusem, to cały czas, co jakiś czas wracał ten wątek, że sami siebie nawzajem też podsłuchiwali po to, żeby w cudzysłowie zdobywać haki. Nie mam wiedzy na ten temat, czy ktoś z lewicy, czy z Prawa i Sprawiedliwości, czy z innej partii byli podsłuchiwani, natomiast sprawa jest w toku, sprawa jest... Pani redaktor, nawet jeśli pan minister Siemoniak i pan prokurator generalny Bodnar przedstawili ten raport, bo we dwóch przecież to ten dokument jest opracowali, to ja nie wiem, czy my za tydzień, za miesiąc, czy za pół roku nie dowiemy się, że oprócz Pegasusa i oprócz tego Hermesa, bo przecież to jest kolejne oprogramowanie, nie było jakiegoś innego urządzenia, czy innego oprogramowania, które gdzieś tam w czeluściach różnych instytucji były stosowane. Prawo i Sprawiedliwość miało 8 lat. 8 lat na wydawanie gigantycznych pieniędzy na podsłuchiwanie, zaglądanie nam pod kołdrę, zaglądanie nam za firankę, wchodzenie nam do telefonów i do komputerów, więc wszystkiego jeszcze można moim zdaniem się po Prawie i Sprawiedliwości spodziewać. Kandyduje pan w eurowyborach? Ta decyzja będzie podjęta w ciągu najbliższych kilku dni. Wybory europejskie są super istotne. Wszystkie ręce na pokład. Tak stosują, tę technikę stosują wszystkie partie. My szczególnie musimy jako lewica zadbać o to, żeby wynik wyborów do Europarlamentu był lepszy niż ten w wyborach do sejmików wojewódzkich. To jak to zrobić? No, pewnie trzeba będzie Śmiszka mieć na liście. I nie tylko. I parę fajnych osób, które mogą ten wynik dobry zrobić. Ja się nie uchylam, panie redaktor, od tego, aby kandydować. Jeśli będzie taka decyzja, to zrobię. Mi bardzo zależy na tym, że dobry program Lewicy, także ten program europejski, żeby był wdrażany, a bez europarlamentarzystów tego programu po prostu nie będzie. To resort sprawiedliwości pan porzuci? Panie redaktor, to jest misja. Ministrem się bywa, ministrem się nie jest do końca życia. W polityce trzeba także podejmować inne decyzje. Jeśli jest taka potrzeba, to trzeba wzmacniać swoją partię i ja uwielbiam pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Odpowiadam między innymi za relacje z Unią Europejską. Jestem strasznie dumny z tego, że z ministrem Bodnarem negocjowaliśmy plan naprawy praworządności z Komisją Europejską i w lutym Komisja i państwa członkowskie powiedziały, tak, wierzymy wam, jesteście zdeterminowani, to wszystko z praworządnością idzie do przodu. Parę dni później 600 miliardów złotych zostało odblokowanych. Wracając do wyborów do Parlamentu Europejskiego, no to już wiemy, bo o tym powiedzieliście,
oficjalnie, że Katarzyna Kotula szefową kampanii ma zostać, szefową w sprawach komunikacji, jak to Robert Biedroń powiedział bodajże, Joanna Scheuring-Wielgus. No i właśnie, Robert Biedroń mówi, że to musi być odświeżona, pełna energii kampania. Jaka tutaj jest ta odświeżona i pełna energii kampania, żeby, wracając do pytania wcześniejszego, przyniosła efekt? No, my zrobiliśmy analizę, dlaczego Lewica dostała trochę gorszy wynik, niż się spodziewaliśmy w wyborach. Zabrakło młodych. Pani redaktor, my mamy program, szczególnie Lewica, ma program dla młodych i dla kobiet. W 15 października zeszłego roku to właśnie oni, kobiety i młodzi, dali nam władzę, także władzę dali Lewicy. I ja w ogóle nie mam pretensji do jakiegokolwiek wyborcy czy wyborczyni, ale być może jest tak, ja coraz bardziej się utwierdzam, że młodzi są niecierpliwi i mają do tego prawo. To jest przywilej młodości, żeby oczekiwać szybkich zmian, żeby w tym pędzącym świecie dzisiaj widzieć, że dzisiaj zapowiedź, jutro realizacja. To oczywiście tak nie działa w rządzie, bo mamy sporo sprzątania po Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast ja uważam, że to, co może zmobilizować się po raz kolejny młodych, to wiarygodni ludzie, którzy potrafili już w ciągu tych paru miesięcy dowieść jakieś rzeczy, dowieść w rządzie i zrealizować jakieś obietnice. No i kolejna sprawa. Uważam, że młodzi, i my będziemy skupiać się na tym, żeby pokazać młodym i kobietom, że ta fala prawicowego populizmu, który idzie przez Europę, patrzymy na Francję, patrzymy na Holandię, także na Belgię, patrzymy na Słowację, że jeśli PiS docisnął nam śrubę tutaj w Polsce przez ostatnie 8 lat, to możemy mieć PiS razy 26, czyli w całej Unii Europejskiej. Partie PiS-opodobne idą po władzę. Partie PiS-opodobne chcą zabrać prawa kobietom, chcą ograniczać nasze wolności i chcą po prostu rozwalić Unię Europejską. Więc my będziemy mówić o bezpieczeństwie, będziemy mówić także o ofercie dla młodych, jeśli chodzi o ich zatrudnienie. Ja bardzo mocno chcę się zaangażować w jedną kwestię, którą angażowałem się w zeszłej kadencji. Złożyłem projekt ustawy o zakazie darmowych staży absolwenckich. To doprowadza do szału wszystkich młodych ludzi, którzy kończą studia, ma się 22-23 lata, idziesz do firmy i masz ofertę. Popracujesz 3-4 miesiące za darmo, a potem zobaczymy, czy cię weźmiemy na etat. Po tych 4 miesiącach, a potem się bierze nową osobę. I ja chciałbym, żeby Unia Europejska uregulowała tę kwestię. Jesteśmy Unią Praw także Socjalnych i uważam, że Unia właśnie powinna przeciwdziałać tego typu patologiom. Jeżeli chodzi o nazwiska i o Prawo i Sprawiedliwość, no to oczywiście to też cały czas jeszcze niepotwierdzone informacje, ale co jakiś czas wypływają. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik i Daniel Obajtek, o tym Rzeczpospolita napisała. Co pan o tych kandydaturach sądzi? No chłopaki szukają bezpiecznej przestrzeni, jakiejś przystani. No chłopaki nie są już posłami, no to może załapią się do Europarlamentu, ale to jest taka, ja już nie chcę się znęcać nad tym, ale to jest takie, wywalono ich drzwiami, próbują wracić. No ale czytam opinię, że wbrew pozorom to całe zamieszanie wokół całej trójki to może im pomóc, a nie zaszkodzić. No, ich wilcze prawo, żeby korzystać z tej kontrowersyjnej popularności. Natomiast ja uważam, że w polityce też trzeba mieć trochę przyzwoitości. Jak się zostało skazanym prawomocnym wyrokiem sądu przez niezależny sąd? Jak sąd powiedział, tak, byłeś funkcjonariuszem publicznym i łamałeś prawo. Działałeś przeciwko bezpieczeństwu obywateli. Wykorzystywałeś służby specjalne, wykorzystywałeś swoją funkcję do tego, żeby nie gwarantować Polakom bezpieczeństwo, ale gwarantować bezpieczeństwo swojej partii, to powinieneś się schować do mysiej dziury, odpokutować swoje grzechy i jeśli masz ochotę wrócić do polityki, to wróć za 10 lat. No ale widać dzisiaj bardzo wyraźnie to, że ta bezczelność i ta perfidia Prawa i Sprawiedliwości gra główne skrzypce, pierwsze skrzypce i główną rolę. Ja bym się na miejscu Wąsika i Kamińskiego po prostu spalił ze wstydu. Gdyby mnie prawomocnie skazano wyrokiem za wykorzystywanie swoich funkcji, to bym naprawdę poszedł i nie tylko na wewnętrzną, ale i na zewnętrzną emigrację. Natomiast widać dzisiaj bardzo wyraźnie, że idą w zaparte i jeśli sprawiedliwość nie jest po ich stronie, to tym gorzej dla sprawiedliwości. Zresztą do tego grona być może dołączy Zbigniew Ziobro, ile oczywiście przede wszystkim zdrowie pozwoli, więc też jego nazwisko gdzieś tam się przewija. Ale wracając do Kamińskiego i Wąsika, to wczoraj konferencję prasową przeprowadzili i powiedzieli, że dostali wezwanie do prokuratury na jutro. Jakie zarzuty mają usłyszeć?
No z tego, co mi wiadomo, to panowie Wąsik i Kamiński brali udział w czynnościach, do których nie byli upoważnieni, czyli udawali posłów, złamali, naruszyli zakaz sądowy pełnienia funkcji publicznych, brali udział w głosowaniu. Zatem, no, jako prawnik mogę powiedzieć tylko jedno. Mamy przepis artykułu 244 kodeksu karnego, czyli niestosowanie się do orzeczeń sądowych, i rozumiem, że prokuratura robi swoją robotę. Jest orzeczenie sądowe, zostało złamane, należy tych ludzi przesłuchać i ewentualnie po tym przesłuchaniu postawić im zarzuty. Także no nic nadzwyczajnego, pani redaktor, się nie dzieje. W państwie demokratycznym jest tak, że jak Śmiszek czy na przykład pani zostanie skazana, no to musi się pani i ja stosować do tego wyroku. No jeśli Kamiński i Wąsik myślą, że są ponad prawem, jeśli Kamiński i Wąsik myślą, że ten sąd, który wydał orzeczenie, to nie jest sąd, bo prawdziwe sądy to są te sądy, które orzekają, że tak powiem, po linii pisowskiej, no to muszą liczyć się z konsekwencjami. Tak właśnie działa demokratyczne państwo. Jak się łamie prawo, to się idzie przed prokuraturę, a potem ewentualnie do sądu. Lewica będzie zmieniać jakichś ministrów, bo jeżeli do Parlamentu Europejskiego ktoś będzie kandydował, na przykład z ministrów, czy tak jak pan, no to jakieś roszady mogą być, bo pomijam roszady, o których mówi sam premier Tusk, no bo zapowiada rekonstrukcję rządu, która będzie lada moment miała miejsce, no ale do Parlamentu też politycy chcą iść. No, ja już powiedziałem jedno, ja w to bardzo głęboko wierzę i jest bardzo mi bliska maksyma, że politykiem czy ministrem się bywa. I naprawdę, panie rektorze, nie trzeba mieć wyborów europejskich. Pan premier może podjąć decyzję, że ktoś jutro wylatuje z rządu i trzeba się dostosować. Więc to jest bardzo gorące krzesło, bardziej gorące niż tutaj w gazeta.pl. Można naprawdę szybko z tego rządu wylecieć, bo to jest rząd jednego człowieka, premiera, który ma wsparcie koalicji. Natomiast wtedy, kiedy trzeba będzie wymieniać ministrów, będziemy wymieniać ministrów. To nie jest nic nadzwyczajnego. To jeśli ktoś się nie sprawdzi, trzeba będzie go wymienić. Natomiast ja dzisiaj patrzę sobie na dokonania ministrów lewicowych, Krzysztofa Gawkowskiego, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Katarzyny Kotuli szczególnie. Uważam, że robią świetną robotę. Uważam, że tak jak na przykład pani ministra Kotula walczy o sprawy ważne, które były zamiatane pod dywan przez ostatnie lata. Kwestie praw kobiet, kwestie związków partnerskich, kwestie osób z niepełnosprawnościami, kwestia zakazywania mowy nienawiści. To jest coś, co bardzo jest mi bliskie i uważam, że robią świetną robotę. A kto powinien w takim razie z rządu, kolokwialnie mówiąc, wylecieć? Panie redaktor, nie da mówić, nie pani da kopanie po kostkach moich kolegów, których wszystkich lubię, koleżanki również. Znaczy, panie redaktor, mamy 4 miesiące rządu. Naprawdę dajmy sobie czas. To nie jest tak, że wchodzi się do ministerstwa i na drugi dzień nagle Polska jest mlekiem i miodem płynące, i w Polsce dzieje się wszystko dobrze. Naprawdę mamy do sprzątania bardzo wiele. Ja mogę mówić za swoją działkę wymiaru sprawiedliwości, to jakiej dewastacji doświadczył wymiar sprawiedliwości, po prostu odbija się na naszym codziennym życiu. Nasze sprawy w sądzie, tych spraw w sądzie jest 15 milionów rocznie. I o tym trzeba pamiętać, że PiS skupiło się na wymianie prezesów, na prześladowaniu sędziów, którzy stosowali prawa europejskie, a sprawy leżały i kwiczały, i te terminy na rozpatrywanie spraw wydłużały się z każdym rokiem. Popatrzymy sobie na 2015 rok i 2023, to mamy w niektórych przypadkach po 70% wydłużenia postępowań sądowych i tym się zajmujemy. Więc dajmy sobie jeszcze trochę czasu, a pan premier z koalicjantami będą decydować, kto na tym gorącym No krześle już dłużej nie usiedzi, a kto może na nim zostać. jeżeli chodzi o Polaków, tylko kończąc ten wątek, sondaż niedawno się pojawił, kto powinien odejść z rządu, no i tutaj minister rolnictwa na czele. No ale wiemy, im więcej zamieszania No wokół, tak. tym mamy takie, a nie inne podejście, mam takie poczucie. Minister kultury i minister sprawiedliwości. Ale to minister sprawiedliwości, to na pewno bardzo mocno głosowali ci, którzy są przywiązani do autorytarnej władzy, więc tutaj bym się nie przywiązywał. To jeszcze na koniec chciałam dopytać, bo to temat absolutnie też gorący, a propos gorących krzeseł, aborcja. Wszystkie 4 projekty przeszły to pierwsze czytanie, więc sprawa jest absolutnie rozwojowa, no i trzecia droga, która opiera się przy referendum. A ostatnio pojawił się taki sondaż dla Rzeczpospolitej. Prawie 44% Polaków uważa, że każda kobieta powinna mieć prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży. No to oczywiście pytanie, które zadajemy trzeciej drodze, to po co referendum, skoro sondaże wyraźnie pokazują, że większość z nas chce
takiego, a nie innego rozwiązania. Ja myślę, że nie ma szans na referendum. To jest jakaś idea fix, która funkcjonuje w trzeciej drodze, ale po prostu nie ma zgody politycznej na przeprowadzenie tego typu działania. Ja się bardzo cieszę, że po tych napięciach, sporach, które w moim przekonaniu jednak wywołał marszałek Hołownia, przekładając debatę o projektach dotyczących przerwania ścieży. Oni twierdzą, że właśnie to była dobra decyzja. No, ja uważam, że to nie była dobra decyzja, bo być może to jest tak, że właśnie tym takim kunktatorstwem i przekładaniem i kalkulowaniem te 250 tysięcy ludzi, młodych osób i kobiet po prostu zostało w domach. Dlatego ten wynik jest taki, jaki jest w wyborach samorządowych, ale ja bardzo się cieszę, że te cztery projekty zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej, o którą postulowała Lewica, przypominam. No i dlatego się zastanawiam, dlaczego tylko tam dwie posłanki są z Lewicy. Znaczy, ja wiem, że to arytmetyka to są tak zwane kwoty klubowe, więc tutaj nie ma niczego nadzwyczajnego. Natomiast myślę, że największa szansa na bardzo spokojną rozmowę, bo oczywiście mamy bardzo różne poglądy, są tam też posłanki z Prawa i Sprawiedliwości, są posłanka z Konfederacji. Natomiast myślę, że największe szanse na merytoryczną rozmowę w chwili obecnej to jest projekt ustawy Lewicy dotyczący depenalizacji pomocy przy przerywaniu ciąży. Pamiętajmy o jednym, że dzisiaj mamy obrzydliwe, perfidnie zaprojektowane prawo, które mówi, kobieta przerywająca ciążę nie podlega karze, natomiast każdy, kto udziela jej pomocy, lekarz, mąż, partner, siostra, przyjaciółka, matka, która zawozi ją do kliniki, kupuje jej tabletkę, czy pomaga jej finansowo, podlegają karze. Więc nie kobieta, ale najbliżsi są prześladowani przez wymiar sprawiedliwości. Więc dzisiaj wydaje się, że tym pierwszym krokiem byłaby ta ustawa ratunkowa, czyli zdjęcia tego odium z najbliższych i tego tej groźby. Ale to jest ta pierwsza ustawa, którą ta komisja nadzwyczajna ma się zająć, z i tego, świetnie, co słyszałam zapowiedzi. Myślę, że tym pierwszym krokiem do likwidacji piekła kobiet, które zgotowało nam nie tylko Prawo i Sprawiedliwość za pomocą wyroku Trybunału Przyłębskiej, ale także panowie w garniturach i panowie w sutannach, a także panowie w togach zasiadające i niektóre panie w Trybunale Konstytucyjnym kierowanym przez pana profesora Zolla w 97 roku, bo to piekło kobiet trwa od 93 roku, a nie od wyroku Trybunału Przyłębskiej, że wreszcie zostanie w jakiś sposób zminimalizowane. Ta ustawa ratunkowa jest potrzebna, żeby móc potem rozmawiać w sposób normalny, cywilizowany o liberalizacji prawa aborcyjnego. Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości, naszym gościem. Pięknie dziękuję za dziękuję to spotkanie. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Państwu również dziękujemy. Do zobaczenia.